Opole w czasach nowożytnych trzykrotnie miał okazję gościć władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów, królów Polski, wielkich książąt litewskich. Najbardziej znany i najbardziej taki zakorzeniony w tradycji i świadomości historycznej tak Polaków, jak i tutaj naszej regionalnej opolskiej jest pobyt Jana Kazimierza w 1655 roku, związany bardzo charakterystycznym obiektem, którym jest kościół i klasztor franciszkanów przy rynku opolskim. Natomiast znacznie słabiej znane są wizyty w Opolu dwóch przyszłych władców w tym momencie Rzeczypospolitej, wtedy jeszcze elektorów saskich, dwóch kolejnych przedstawicieli dynastii Wettin z Saksonii, Fryderyka Augusta I, jako król znany pod imieniem August II oraz Fryderyka Augusta II, późniejszego Augusta III. W przypadku Augusta II był to epizodyczny, bardzo krótkotrwały pobyt, o którym trzeba powiedzieć, że praktycznie nic nie wiadomo i historiografia nawet niemiecka milczy o tym pobycie, poza wzmianką, że przejeżdżał przez Opole. Nieco więcej w pracach historycznych można było znaleźć o pobycie Augusta III w Opolu. Występował już wtedy jako król Polski, choć jeszcze nie był koronowany, ale tak był tytułowany. Jego pobyt w Opolu trwał od 15 grudnia 1733 roku do 4 stycznia 1734 roku, co jest o tyle istotne, że będziemy mieli na przełomie bieżącego roku, końca bieżącego roku, 290 lat od pobytu Augusta III w Opolu. O pobycie Augusta III milczą wszystkie opracowania poświęcone historii Opola, tak autorów niemiecko-śląskich, jak i polskich. Dlaczego nie ma informacji o tym pobycie? No dlatego, że z punktu widzenia historiografii niemieckiej nie był on interesujący. To jest elektor saski, który gdzieś tam wyrósł powyżej królów pruskich. Wkrótce po jego pobycie Opole stało się miastem pruskim. Po co przywoływać tradycję pobytu władcy niepruskiego w Opolu? A drugie, dlaczego historiografia polska się tym nie interesuje? Bo polska historiografia od czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, tego ostatniego władcy Rzeczypospolitej, uważa okres panowania Wettynów jako ten czarny okres w historii Polski, którym nie należy się zajmować. Wszystko, co wtedy było, było złe. Władcy byli źli. I ten obraz był umacniany przez historyków XIX-wiecznych. August III, który jest najbardziej znany w polskiej świadomości historycznej, jest takim przysłowiem: za króla sasa jedź, spi i popieszczaj pasa. De facto to jest okres rozwoju gospodarczego państwa, podźwignięcia się z tych ruin, które ściągnął XVII i początek XVIII stulecia. Trochę zmienia się spojrzenie na tego władcę, ale też na całą epokę saską, o czym chyba najlepiej świadczy fakt, że zostało podjęte w Polsce decyzja o rekonstrukcji i odbudowie dwóch rezydencji bardzo silnie związanych z Sasami, czyli Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla w Warszawie. Kwerenda w Opolu, w Archiwum Opolskim przyniosła bardzo drobne wzmianki, ale bardzo interesujące. Następnie skorzystałem z takich bardzo popularnych, w cudzysłowie oczywiście, w XVIII wieku to wręcz pojawiały się, były przedukowane nawet w prasie ówczesnej w styczniu 1734 roku, takiego diariusza podróżnego Fryderyka Augusta na koronację do Krakowa. Pojawia się w tym diariuszu kilkakrotnie nazwa Opole, a w ogóle cała część tego diariuszu jest zatytułowana Journal d'Opel. Co więcej, należy pamiętać, że na przełomie 1733-1734 roku miasto Opole pojawiało się jako tytuły notek prasowych gazet ukazujących się w Sankt Petersburgu, w Londynie, w Wiedniu, w Monachium, w Lipsku, pewnie w innych miastach, innych stolicach państw europejskich. Stąd o tym wizycie wszyscy wiedzieli. Następnie sięgnąłem po diariusze przechowywane w Dreźnie, które pozwoliły bardzo dokładnie przedstawić szlak podróży Fryderyka Augusta II, tytułowanego, jak wspomniałem, Augustem III, z Drezna do Opola, podróży jego ministrów, podróży jego dworu, podróży bagaży, podróży jego żony, bo podróżowała oddzielnie niż
mąż i nieco później wraz z młodszym z synów i nawet kapeli dworskiej, która przejeżdżała niestety tylko w pobliżu Opola, prosto podążając do Krakowa. Jakie było miejsce w tym wszystkim Opola? Bardzo istotne. Ze względu na to, że decyzja o podróży zapadła na początku listopada 1733 roku, a podróż elektor rozpoczął dopiero miesiąc później, 9 grudnia 1733 roku, czekając na rozwój wydarzeń w Polsce i przede wszystkim na przybycie na tereny pograniczne przedstawicieli tej części Stanów Rzeczypospolitej, tych senatorów i szlachty, które poparła w procesie elekcyjnym właśnie jego, a nie Stanisława Leszczyńskiego. To wszystko musiało być zgrane w czasie i musiało być odpowiednio okazałe. Stąd wybór od samego początku Opola jako miejsca, w którym elektor zatrzyma się. Miasto przede wszystkim było ważnym ośrodkiem administracyjnym. Było jednak stolicą starostw księstwa opolsko-raciborskiego, na którego czele stał starosta Solbek, któremu można było zlecić zadanie przywitanie władcy. Miasto posiadało, może archaiczne, ale mimo wszystko posiadało obwód obronny złożony z murów i prawdopodobnie z fragmentów umocnień ziemnych jeszcze z czasów wojny 30-letniej. I trzeci etap, w okolicach Opola znajdowały się cesarskie oddziały wojskowe, które mogły zapewnić ochronę. Jeżeli chodzi o sam pobyt Augusta III w Opolu, co można o nim powiedzieć? Że zajmował się tutaj sprawami przede wszystkim przygotowaniem tej swojej koronacji. Wydawano przyjęcia nie tylko dla świty elektora, dla jego ministrów, ale również panów polskich, którzy przybyli do Opola wraz z Augustem, czy przybywali również z terenów Wielkopolski, ale także dla miejscowych notabli. Niestety nie wiemy, co jedli w trakcie tych obiadów. Jesteśmy w stanie wskazać każdego wieczora, kto przy jakim stole siedział. Oczywiście ten najważniejszym, najzaszczytniejszym był stół, przy którym zasiadał król, nazwany królewski. Problem polegał na tym, że August III kolację z reguły jadał sam we własnych kwaterach, tutaj w domu pocztowym. Wspólnie żeśmy stworzyli taki zespół, który pozwolił na dotarcie do tych informacji, a w szczególności miejsca zamieszkania przyszłego króla Augusta III w Opolu. Tutaj muszę nadmienić, że również bardzo pomagała mi tutaj moja koleżanka, pani Ania Mroz, która w wielu kwestiach była mi bardzo pomocna. Badania doprowadziły do tego, że udało się ustalić, w których kamienicach przyszły król mieszkał wraz ze swoim dworem. To był kwartał kamienic od obecnej ulicy Koraszewskiego do Książąt Opolskich, konkretnie 5, wraz z całym zapleczem z tyłu. I ze specyfikacji dostępnej w archiwum drezdeńskim wiemy, że nasz przyszły król mieszkał w tak zwanym domu pocztowym, bo trzeba pamiętać, że tutaj w tym budynku, w tej kamienicy mieściła się niegdyś poczta. I tak jak pan profesor wspomniał, król wraz ze swoją świtą poruszali się drogą pocztową. Zajmował 3 pokoje. Jeden pokój grzewczy, nazwany tutaj kaflowy, czyli można powiedzieć, że łazienka, garderobę, komory na srebra, kuchnię oraz z tyłu kamienicy znajdujący się ogród. Hrabia Sułkowski z kolei z przodu zajmował 1 pokój, komorę z tyłu i z tyłu również pokój z piwnicą. Tajny radca von Bruhl 1 pokój oraz komorę z przodu i z tyłu. Na drugiej kondygnacji 1 pokój z przodu pan referendarz Dębowski, hrabia Zetter i starosta Gocki 1 pokój z przodu i 1 pokój z tyłu. Z kolei książę Lubomirski i pan hrabia Moszyński 1 pokój z przodu i z tyłu. Domy były ze sobą połączone drzwiami poza domem pocztowym, w którym przebywał przyszły król. Co jeszcze udało się w tych dokumentach ustalić, odtworzyć, wyczytać? Coś, co dzisiaj może być dla nas też pewnie zaskakujące. To, że tak jak profesor wcześniej też wspomniał, król podróżował z ogromną rzeszą ludzi, to było około 1000 osób. Logistycznym było to wyzwaniem też, dlatego z chwilą, kiedy zatrzymali się w Opolu, z dokumentów dowiadujemy się też, że trzeba było gdzieś ulokować te wszystkie konie. I ze specyfikacji wiemy, że
konie były ulokowane, wówczas nazywano to tak, po niemieckiej stronie Odry i po polskiej stronie Odry. I na przykład w Półwsi były rozlokowane 52 konie, w Wójtowej Wsi 58, w Borkach 140, w Chrząszczycach i Złotnikach 283 konie, w Folwarku 53, w Żerkowicach 63, co daje nam 649. Z kolei po polskiej stronie Odry, jak w dokumentach mamy zapisane, we Wrublinie 100 koni, w Zakrzowie 112, co razem daje nam 861 koni, więc proszę sobie wyobrazić, jakie to było ogromne wyzwanie dokładnie. A polskiej i niemieckiej stronie, wyjaśnijmy, bo przecież Opole wtedy nie było pół polskie, a pół niemieckie. No to też jakby troszkę mnie to zastanawiało. W końcu mam nadzieję, że dobrze rozumuję, iż wziął się to stąd, że patrzono na tą stronę Odry bliżej jakby granicy Polski, stąd nazwano to po polskiej stronie Odry. No i wiadomo, z drugiej zachodniej strony po niemieckiej. W Opolu pozostał tylko niewielki pododdział tak zwany Grand Muszkieterów. To jest taka forma korpusu kadetów, w której służyli szlachcice z najlepszych rodzin, pobierali edukację, a jednocześnie pełnili tą rolę honorowej gwardii. Oni pełnili straż wszakże tylko i wyłącznie przy komnatach królewskich. Na rynku był umieszczony hauptwacht, czyli wartownia, i dobowo pełniła służbę jedna kompania z regimentu dragonów hrabiego Batanii. Druga kompania w tym momencie pełniła służbę obwodową, czyli na murach Opola, przez cały okres pobytu. Złożenie hołdu lennego odbyło się w Tarnowskich Górach 6-7 stycznia. Może to Opole minęło, ale należy się pocieszać, że dzięki temu przez 200 lat Opole nie było tym czarnym punktem w historii Polski.